W życiu trzeba mieć jakieś wymagania, zasady. Oczywiście najłatwiej jest zadowolić się byle czym i lawirować od mielizny do mielizny. Tylko po co? Aż wstyd, że muszę ci to tłumaczyć. Mamo! Nie mamy tam jakiejś kolarki po tacie? Mamo, proszę cię! Mamo! Albo zginął gdzieś po prostu z głodu i zimna w stepie. Wtedy była ostra zima. Zbyszek to jest jej największy ból. Rana, której nie wolno dotykać. Kupiłem wino. Dobre francuskie wino. Najpierw wypijemy pod... Za jakie pieniądze? Tak. Jestem młody, wysportowany, zadbany, z własnym mieszkaniem. Ty wiesz, ile kobiet na to odpowiedziało? A teraz się spotkam z jedną z nich. To jest wysiłek włożony w zniszczenie mojego życia osobistego. Strach zaprosić do nas człowieka. No powiedz, po co ci 10 kg mąki? Ona już zgniła. Nawet jeśli przyjdzie wojna albo czego tam się boisz, to my i tak zdechniemy przez tę twoją mąkę. Schowam jeszcze jedno małe pudełko. Ale decyzję trzeba podjąć. Albo tak, albo nie. A żeby było bezpiecznie, trzeba się kierować czymś więcej niż niewidzialną nitką. Inaczej dasz się wciągnąć każdemu wirowi. Utoniesz.